udziału w 12. Międzynarodowym Konkursie Wiolonczelowym imienia Witolda Lutosławskiego zgłosiło się 52 uczestników z całego świata. Komisja kwalifikacyjna pod przewodnictwem dyrektora artystycznego konkursu Mikołaja Pałosza zakwalifikowała do pierwszego etapu 47 muzyków z 14 krajów. Ostatecznie w zmaganiach weźmie udział 44 artystów. Najliczniejszą grupę stanowią Polacy, to aż 18 osób. Drugą największą grupą są Hiszpanie, to 5 osób. Czworo przedstawicieli mają Włochy, troje Korea Południowa. Dwoje reprezentantów mają Francja, Stany Zjednoczone, Tajwan oraz Chiny. Jednego przedstawiciela Szwajcaria, Belgia, Islandia oraz Japonia. Mamy też dwoje uczestników, którzy reprezentują dwa kraje, Szwajcarię i Polskę oraz Brazylię i Japonię. Pięcioro uczestników mogliśmy usłyszeć na konkursie w 2018 roku. To Chan Yun Lee, Korea Południowa, Maria Leszczyńska, Jan Lewandowski, Polska, Jean-Baptiste Mézières, Francja oraz Alejandro Viana Herreros, Hiszpania.